Kiedy przeczytałem początek tego przemówienia świętego Pawła z dzisiejszego czytania, to skojarzyło mi się ono ze słowami, w sumie z jednym zdaniem, które zostało wypowiedziane nade mną i jest wypowiadane zawsze nad wszystkimi kandydatami do święceń kapłańskich. W czasie moich święceń biskup również wypowiedział te słowa. One brzmiały: pamiętaj, że jesteś z ludu wzięty i dla ludu ustanowiony. No właśnie, i tak sobie pomyślałem, czy ja o tym pamiętam? Czy ty o tym pamiętasz? Bo każdy z nas przecież jest posłany do tego, by głosić Słowo Boże, nawet jeżeli nie jesteśmy prezbiterami. I każdy z nas jest z ludu wzięty i postawiony przed tym ludem, by mu głosić Ewangelię. Święty Paweł zaczyna swoje przemówienie od sformułowania, które stało się już może takie ceremonialne czasami w Kościele. Może czasami nas to denerwuje, jak ktoś zaczyna od tych słów: umiłowani bracia i siostry. Albo jak czytamy listy różne w Kościele: bracia. Ale dla świętego Pawła nie jest to żaden ceremoniał. Dla świętego Pawła jest to bardzo autentyczne. On traktuje tych, do których mówi, jako swoich braci. On się zwraca do swoich braci i do swoich sióstr. To jest bardzo ważne. W jaki sposób my mówimy o Bogu ludziom? W jaki sposób ich upominamy? W jaki sposób zwracamy im uwagę? W jaki sposób im tłumaczymy Słowo Boże? Czy traktujemy ich z wyższością, jako ci, którzy wiedzą, którzy już posiedli jakąś wiedzę, którzy mają już doświadczenie, jako ci, którzy wiedzą, jak żyć, więc teraz należy tam kogoś upomnieć, zwrócić mu uwagę? Czy traktujemy ich jako swoich braci, jako swoje siostry? Jeżeli traktuję kogoś jak brata, to pragnę jego dobra, bo przecież dla kogoś tak bliskiego pragnie się dobra. Czy jesteś bratem tego, do którego mówisz? Czy uważasz się za równego mu? Czy też może za lepszego, wyższego, mądrzejszego? Czytając dzisiejszy fragment z Dziejów Apostolskich, pomyślmy, w jakim tonie i w jaki sposób zwracamy się do ludzi. Czy traktujemy ich, tak jak święty Paweł, jak braci? Jeden z naszych braci czasem raczy nas takim czarnym humorem, parafrazując właśnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii, mówiąc, że na Lutyckiej jest mieszkań wiele. Już spieszę z wyjaśnieniem, dlaczego jest to czarny humor, ponieważ na Lutyckiej znajduje się w Poznaniu cmentarz, a na tym cmentarzu jest grobowiec naszego zakonu. Tam bracia z klasztoru poznańskiego są chowani, zatem ten brat przypomina nam właśnie o... w taki właśnie żartobliwy sposób mówi o tym znanym zdaniu memento mori, że na tej Lutyckiej jest właśnie mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. I wydaje mi się, że Pan Jezus, który mówi właśnie o tych mieszkaniach w przyszłym świecie, no to nam daje taki konkret, że mówi, że to nie jest jakaś nieokreślona rzeczywistość, ale że każdemu z nas przygotowuje miejsce w niebie bardzo konkretne, które ma na nas czekać. Oczywiście, kiedy mówimy o miejscu w niebie, to do końca nie wiemy, o czym mówimy, ponieważ ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co tam będzie i jak to będzie wyglądało. Aczkolwiek Pan Jezus chce nam dać taki konkret. I Pan Jezus mówi, że idzie tam pierwszy, żeby właśnie już dla nas wszystko przygotować. I dokąd idzie? Uczniowie się pytają właśnie, dokąd on idzie? On mówi, że idę do Ojca. Zatem Pan Jezus idzie nam przygotować miejsce w niebie, które jest miejscem, gdzie jest Ojciec, gdzie jest miłość Ojca, gdzie jest właśnie, to jest takie miejsce i stan, które jest wypełnione całkowicie Bogiem, Jego miłością. I po drodze jest jedno bardzo ważne wydarzenie, żeby otworzyć nam bramy raju właśnie, umożliwić nam to zamieszkanie, to Jezus idzie na krzyż, bo On te słowa wypowiada podczas ostatniej wieczerzy, tuż przed swoją śmiercią. Że idę wam najpierw otworzyć ten raj, a potem przygotuję wam miejsce właśnie tam, gdzie ja przebywam. Jezus przebywa w łonie Ojca i tam każdego z nas chce zaprowadzić, w miejsce całkowicie bezpieczne,
miejsce całkowicie otoczone Jego miłością, przede wszystkim miejsce życia wiecznego. I właśnie ta Ewangelia właśnie jest takim konkretem, że Pan Jezus nie obiecuje jakichś nieokreślonych rzeczy, mówi, tylko mówi, idę Wam przygotować konkretne miejsce. I dobrze sobie o tym pamiętać, że gdzieś właśnie tam, po tej drugiej stronie, czeka na mnie konkretne, przygotowane miejsce, które Jezus osobiście dla mnie przygotował.